Cześć, witajcie, z tej strony Bartosz z kanału Serwis Elektroniki. Dzisiaj w krótkim filmiku pomożemy Grzegorzowi z kanału Z Pasją do Unitry. A mianowicie chodzi o taki drobny problem, ponieważ Grzegorz naprawia swój egzemplarz radioodbiornika Eltra Ania 2, model R6302, i ma problem z zasilaczem, a mianowicie transformator był uszkodzony i próbuje dobrać z innego odbiornika transformator i nie zgadzają mu się napięcia. Tak więc zostałem poproszony przez Grzegorza, aby zmierzyć te napięcia w moim egzemplarzu i mu przekazać, pomóc, żeby szło uratować jego radyjko. Mam tutaj dwa radyjka. To jest wersja działająca Ani dwójki oraz mam tutaj na biurku drugi egzemplarz radyjka, również to samo, Ania 2, czarny. Ten już jest, jak to się mówi, jako typowo dawca, ponieważ ktoś już w nim tutaj mocno przerabiał, jest nawywijane, nakręcone w środku. Tak więc typowo odbiornik jest jako dawca części. Czemu mam dwa odbiorniki? Z tego względu, że porównamy sobie, czy w obu radyjkach są te same elementy, jeżeli chodzi o zasilacz, żeby tyle, ile się da, pomóc Grzegorzowi. Tego czarnego włączać do prądu nie będziemy, bo nie mam pewności, czy przypadkiem nie będzie jakieś uszkodzenia w obwodzie transformatora, co może skutkować porażeniem, ewentualnie wyszczałem bezpiecznika. A podłączymy sobie i zmierzymy napięcia na tym egzemplarzu w srebrnym. Ono jest działające, sprawne, więc tutaj nie ma problemu. Dziękuję wszystkim osobom, które obejrzały filmik z Haliną, odbiornikiem Eltry, który rozmawialiśmy na temat zastosowanego głośniczka radioodbiorniku. Dużo osób komentowało, zadawało jeszcze pytania. Odezwał się kolega również, który poruszył temat głośniczka. Pokazał mi swoje zdjęcia, które w odbiorniku posiada zamontowany owy rosyjski głośniczek. Wymieniliśmy korespondencję mailową. Tak więc dziękuję również za osoby, które postawiły mi kawę. Super, dzięki. Zarazem przepraszam, jeżeli będziecie mieli problem ze zrozumieniem mojej mowy, ponieważ złapało mnie małe przeziębienie, więc mogę trochę niewyraźnie mówić. Kolejną rzeczą, tak jak zaznaczałem już wiele razy pod filmami, czytajcie proszę opisy, zaglądajcie do nich, ponieważ tam będziemy publikować różnego rodzaju dokumentacje, przydatne linki do filmów, materiałów, które możecie sobie za darmo całkowicie pobrać, tak więc wpadnijcie pod opis, pod filmem, przeczytajcie, zobaczcie. Może coś Was z tej dokumentacji zaciekawi, może się Wam przyda w Waszym archiwum elektronicznym i na przyszłym razem nie będziecie musieli szukać konkretnych schematów dokumentacji. Okej, moi drodzy, przejdźmy do pierwszej rzeczy. Sprawdźmy sobie to radyjko Unitra Eltra Ania 2. Model R6302. Sprawdźmy, jaki jest tutaj transformator. Mam oryginalny schemat tego radia, który tyczy się modeli R6302, 6303, 6322 oraz 6323. Są to modele już pewno po nazwach. Mogliście skojarzyć, że są to modele Ani oraz Toli. Tole już Wam pokazywałem na kanale, dwójkę, dwuzakresową, a Ania również zagościła. Tak więc tutaj powinien być transformator w tym odbiorniku zamontowany jako TS2/22. Układ banalnie prosty, jeżeli chodzi o zasilanie w tych radyjkach. Prosty transformator, bezpiecznik, 4 diody prostujące, 4 kondensatorki przy diodach w C
celu od przęgnięcia zakłóceń, no i podanie przez rezystor zasilania na układ Sony CXA1111P. Ok, pierwsze co jest, zajrzyjmy sobie do tego odbiornika, sprawdźmy jaki jest tutaj transformator. Widzicie, radio jest rozebrane, ono nie jest skręcone w ogóle. Płytka powinna być sprawna. A co nas najbardziej interesuje? Interesuje nas tutaj ta rzecz. Tu jak widzicie, już ktoś sobie próbował przerabiać jakieś zasilanie dodatkowe. A tutaj znajduje się owy transformatorek. Posłuchajmy się wkrętaczkiem. Ok, udało się nam wydobyć transformator. Jest tutaj transformator TS2/22, czyli zgadza się z tym, co podaje schemat. Czyli typowo układ zasilacza się zgadza. Tak więc, moi drodzy, tego nie będziemy podłączać, z tego względu, że jak widzicie, jest tutaj mocno nakombinowane, jeżeli chodzi o kabelki. Zajrzymy sobie do drugiego egzemplarza, który, jak wiecie, mówiłem, że jest sprawny. Jest to ten egzemplarz, replika Ania 2. Żeby wam pokazać, że radyjko jest sprawne, podłączymy je do prądu. Gigantem ilotypowym. Płyca do przesyłania. Teraz się do tego. www.radiopoznan.fr. Po raz 12. Jak widzicie, radio działa, nie ma z nim problemów, stacje są odbierane. Tak więc weźmy się za rozebranie odbiornika. W tym celu posłużymy się naszą białą podkładką, aby nie podrapać zbytnio odbiornika, aby otworzyć, rozkręcić w sumie odbiornik, musimy odkręcić cztery śrubki, które są tutaj na różniczkach. W komorze baterii śrubek nie ma. To co, bierzemy się za rozkręcenie. Mam nadzieję, że pomiary, które wykonamy w tym odbiorniku, przydadzą się Grzegorzowi i dzięki tym pomiarom będzie w stanie uratować swój egzemplarz odbiornika Eltra Ania 2. Ok. Cztery śrubeczki mamy wykręcone. Delikatnie otwórzmy odbiornik. Należy pamiętać o jednej prostej rzeczy, aby w pierwszej kolejności odłączyć przewód antenowy, ponieważ jest ryzyko, że jak mocno pociągniemy, po prostu wyrwiemy ten przewód. O. Mamy ładnie antenę odłączoną. No i teraz zostanie nam tylko odłączyć transformatorek z zasilaczem od płytki z elektroniką. O.
Jak widzicie, mamy obie części rozdzielone. Tą sobie odłóżmy na bok. A zajmiemy się tutaj tą częścią, która najbardziej nas interesuje. Zmierzymy sobie napięcie zasilania, jakie wychodzi na tych dwóch przewodach. Sprawdźmy, jaki mam tutaj transformator, który jest zastosowany w tym odbiorniku. Już widzę, że trawko jest troszkę inne. Jest to model TS2x14. Widać, prawdopodobnie producent na jakimś etapie produkcji zastosował trafo o podobnym tutaj napięciu, tak więc ten egzemplarz się troszkę różni, ale zmierzmy to napięcie, zobaczymy, jakie się tutaj pojawia. Ok, moi drodzy, mamy radyjko, raczej radyjko, tą część radyjka podłączoną do prądu już i na tych dwóch przewodach zmierzymy napięcie, o które prosił Grzegorz. W tym celu posłużę się prostym miernikiem. Proszę się nie śmiać, więc to nie jest mój taki miernik do użytku codziennego. Jest to miernik, który używam czasami w domu do pomiaru baterii, ewentualnie akumulatorów. Jest spokojnie wystarczający. Na warsztacie używam inne mierniki, bardziej dokładne, ale tutaj na szybki pomiar napięcia spokojnie ten miernik się nadaje. Czyli mierzymy napięcie na wyjściu mostka prostowniczego, który przechodzi przez przełącznik wyboru pracy baterii bądź z transformatora, czyli to jest tutaj, oraz ten przewód, który jest przewodem minusowym. Napięcie wynosi 14,4–14,5 V. Tak więc, Grzegorzu, napięcie, które wychodzi z bloku zasilania radyjka Eltra Ania 2, wynosi 14,5 V. Miernik już odłożyłem. Zostanie nam tylko rozłączenie zasilania. Ewentualnie możemy pokusić się o dokonanie jeszcze jednego pomiaru w tym radyjku, a mianowicie jakie napięcie pojawia się na nóżce zasilania układu Sony CXA1111P na nóżce 23, czyli to jest ta nóżka tutaj u góry, względem oczywiście masy. Więc zaraz podłączymy sobie płytkę do zasilania i dokonamy jeszcze jednego pomiaru napięcia dla Grzegorza, aby go upewnić w naprawie, jakie napięcie powinno znajdować się na układzie Sony, żeby go nie uszkodzić. Mam nadzieję, że też będzie ten pomiar przydatny. Tak więc, moi drodzy, biorę się za podłączenie radyjka, czyli płytki z Ani 2 do zasilacza i względem masy spróbujemy sobie dokonać tego pomiaru. Tak więc ja te radyjko złożę poza kadrem, podłączę zasilanie
i za chwilę do Was wracam i dokonamy pomiaru. Ok, witam Was w kolejnym ujęciu. Co zrobiliśmy? Podłączyliśmy obie części obudowy, czyli zasilacz z płytką odbiornika ANIA 2. Podłączyliśmy zasilanie sieciowe. Odbiornik jest w tej chwili już zasilany. Możemy go włączyć. Słyszycie szum na zakresie UKF. Coś nam odbiornik odbiera, ale to nie o to chodzi. Potrzebujemy tylko, żeby nam robiko szumiało. I teraz dokonamy pomiaru napięcia na wyprowadzeniu nóżki 23 układu Sony. Oczywiście względem masy, czyli weźmiemy sobie punkt pomiarowy tutaj i nóżka numer 23 jest zasilana. Zasilanie naszego układu Sony w odbiorniku ANIA wynosi 10,2 V. Tu jest nóżka numer 1 z tej strony, tu jest wcięcie układu. Liczymy od jedynki w tą stronę, do góry, liczymy tu. Układ ma 24 nóżki, czyli 23 z przedostatnia. Względem masy 10,2 V. Tak więc, Grzegorzu, zasilanie samego układu Sony wynosi 10,2 V. Mam nadzieję, że ten pomiar również będzie Tobie przydatny. Miernik możemy już odłożyć. Odbiornik możemy rozłączyć. I jedyne, co nam zostaje w chwili obecnej, to złożyć obie części radyjka ANIA 2 razem, ale oczywiście nie możemy zapomnieć o podłączeniu przewodu antenowego do płytki, do kołka z napisem antena. I w tej chwili możemy śmiało złożyć nasz odbiornik. Że jakiś przewód. Przypuszczam, że jest to kwestia tutaj przewodów, które wyskoczyły nam niestety z punktów, które są w obudowie nacięte jako przewody, miejsca na przewody. I te przewodziki nam tutaj wyskoczyły z tych punktów. Przez to nie mogliśmy naszego odbiorniczka niestety zamknąć. No dalej, jak to jest ten. Tu był przyczaśnięty w sumie nawet. Czyli jeden przewód był przyczaśnięty. Dobrze. Tu możemy podłączyć wirujące zasilanie. No i teraz powinno się nam elegancko radyjko dać zamknąć. Tak jest. Chociaż jeszcze pręży. Coś tutaj jest.
Nie tak. Teraz się nam udało wcisnąć przewód tak, jak powinien być prawidłowo tutaj wciśnięty do obudowy. Powinno być ok. Przewód antenowy. I zobaczmy, czy teraz zamkniemy nasz odbiornik. Teraz bez problemu byliśmy w stanie skręcić i złożyć nasz odbiornik Eltra Ania. Jedna śrubeczka już skręcona. Zostały jeszcze dwie. Dwie śrubki skręcone, nie za mocno, żeby nam nie popękały gwinty w radyjkach tutaj, przy plastikowych tych mocowaniach, potem byśmy musieli niepotrzebnie to kleić. Ok, udało się radyjko złożyć, wszystko jest ładnie. Finalnie możemy jeszcze podłączyć zasilanie naszego odbiornika Eltra. Radyjko, jak słyszycie, działa. Odbiera. Ale i tak tym radyjkiem będziemy musieli się zająć. Sprawdzimy sobie jego dostrojenie, ewentualnie skorygujemy. Cześć, witajcie w bonusowej części naszego filmu. Nagrywana jest kolejnego dnia. Postanowiłem jednak podłączyć to radyjko i zmierzymy sobie napięcie na tym oryginalnym transformatorze, który tutaj jest zamontowany, a jest to, dla przypomnienia, TS2x22. Pierwsze, co zrobimy, to usuniemy sobie tą twórczość byłego właściciela poprzez wycięcie najszybciej tych przewodów, żeby nam tutaj to nie kolidowało z niczym. I ten żółty przewód, który tutaj jest, mamy tą twórczość dodatkową już usuniętą, to pójdzie do utylizacji. Jedyne, co nam zostaje, to zmierzyć, jakie tutaj jest napięcie. Tą część sobie na razie zostawimy na bok. Podłączymy tą część odbiornika do prądu, do napięcia. I tak jak poprzednio, skorzystamy mojego prostego miernika, ustawiłem sobie napięcie stałe i zmierzymy sobie napięcie, jakie występuje na tych dwóch przewodach za mostkiem prostowniczym. Sięgam po naszą klasyczną tutaj już ósemkę, którą mieliście okazję na kanale widzieć. Ona jest podłączona. Ósemeczka wpinamy do gniazda.
jest podłączona, ognia, dymu nie ma. Tak więc, moi drodzy, możemy przystąpić do pomiaru. Mam nadzieję, że będzie widać miernik. Widać. I tak jak poprzednio, mierzymy napięcie w dwóch punktach na tym zintegrowanym prostym małym zasilaczu. Czyli z tego, co już wiemy, minus znajduje się tutaj, a punkt zasilania jest tu po prostu na wyprowadzeniu. Czyli mamy 13,8 V w zaokrągleniu. Czyli różni się dosłownie ciut od tego napięcia z poprzedniego radijka Eltra Ania 2. Nieznacznie, ale mieści się w granicach tolerancji, które tutaj producent przyznaje. To co, moi drodzy, zrobimy jeszcze drugi pomiar dla Grzegorza. Podłączymy te dwa przewody do elektroniki w odbiorniku i dogramy pomiaru na układzie Sony. Tak więc to pozwolę sobie rozłączyć znowu. Sięgniemy po naszą drugą część elektroniki. Mam tutaj nasze drugie radijko, drugą część. Jest wyłączone. Zasilanie musimy podpiąć do tego kołka oraz tutaj do tego kołeczka. Tu jest minus, tu jest plus. Tu mamy podpiętą antenę, znaczy to co z niej zostało, czyli blaszka tylko, bo anteny w tym odbiorniku nie ma. Czyli tak, plus zasilania podpinamy do plusa, a minus do minusa. Ok, mamy wszystko podpięte. Możemy więc podłączyć naszą ósemkę zasilającą, jak ja to mówię. Zobaczymy, czy przy okazji płytka jest sprawna, bo nie mam pojęcia, czy ta elektronika działa, nie działa, więc będzie okazja ją zweryfikować przy okazji. I płytka działa. Wstawmy sobie zakres UKF-u. Teraz mamy górny zakres UKF-u. Więc ja bym powinien coś odbierać. Z tego co widzę, też będzie wymagało dostrojenia. Ale tak jak mówiłem, nam wystarczy sam szum, aby zmierzyć napięcie na układzie scalonym radia, czyli układzie Sony CXA1111P. Czyli tak jak poprzednio, jedna sonda do minusa, a plus zasilania pobieramy z nóżki 23. Mamy ustawione napięcie stałe. Radio zasilane jest, jak widzicie, z 13 V. Na układzie Sony mamy w tej chwili na nóżce 23 8,9 V, czyli można powiedzieć 9 V na nóżce na układzie Sony. Czyli Grzegorzu, widzisz, dodatkowo zrobiłem ci pomiar jeszcze na oryginalnym transformatorze. Mam nadzieję, że te pomiary przydadzą się. Uruchomisz tą swoją Anię oraz podzielisz się z nami informacją, czy radyjko ruszyło, czy jakieś jeszcze inne problemy wynikły, więc będziemy czekać za dobrymi wieściami, a to radyjko ląduje w karton razem z innymi dawcami z Eltry, które posiada. Tak więc, moi drodzy, dziękuję tutaj za obejrzenie bonusa. Wracamy do zakończenia filmu. Tak więc, moi drodzy, dziękuję za obejrzenie tego krótkiego materiału z
wykonania dwóch pomiarów napięć dla Grzegorza z kanału z pasem do Nitry, o które nam tutaj prosił, ponieważ sam naprawia taką Anię, miał wątpliwości co do zasilania układu zasilającego w tym radyjku, coś mu się napięcia nie zgadzały, prosił o pomoc, pomogliśmy. Mam nadzieję, że Grzegorz, uda Ci się tą swoją Anię doprowadzić do stanu działania. Co tu więcej powiedzieć? Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, czytajcie komentarze, czytajcie opisy pod filmami. Jeżeli Wam się film spodoba, łapki w górę. Co tu więcej mówić? Do zobaczenia w kolejnym filmie z naprawy bądź przeglądu jakiegoś radyjka. Pozdrawiam, hej!